Witam Was ponownie. Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo taki drażliwy temat, o który wiele osób pyta. Jest to najczęściej zadawane pytanie na temat diety tłuszczowej optymalnej, czyli tej diety, którą ja stosuję i którą zalecam swoim podopiecznym. Czy na tej diecie tłuszczowej optymalnej da się budować masę mięśniową, suchą masę mięśniową, bo jak dobrze wiecie, jeżeli chodzi o redukcję, no to jak żadna inna dieta, ta dieta się nadaje do tego wprost idealnie. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej na tej diecie tłuszczowej, wysokotłuszczowej, według mnie również ona nadaje się właściwie idealnie do budowania takiej suchej masy mięśniowej. Najlepszym przykładem są moi podopieczni, którzy na diecie węglowodanowo-białkowej nigdy nie osiągali tak wysokiej wagi ciała, tak dużej siły i wydolności na treningach, jak na diecie tłuszczowej, więc jest to najlepszy dowód. Ja może nie jestem jakimś najlepszym dowodem na to, z tego względu, że ja już od kilku lat nie buduję masy mięśniowej, nie rozbudowuję jej, startuję cały czas właściwie z bardzo podobną wagą, ale po przerwie od treningów i wznowieniu treningów w czerwcu, gdzie zmieniłem tą dietę i zacząłem ją stosować, moja waga wzrosła znacznie, kilka kilogramów i wygląd się bardzo poprawił, więc poniekąd również ja jestem jakby dowodem na to, że da się na tej diecie odzyskiwać masę mięśniową czy budować masę mięśniową. O osób, które no, są na etapie budowy masy mięśniowej, ta dieta będzie się tutaj sprawdzała bardzo dobrze. Oczywiście pod pewnymi warunkami. To nie jest tak, że każdy zmieni nawyki żywieniowe z dnia na dzień i od razu waga będzie mu rosła bez względu na to, co robi na siłowni i z jakich produktów korzysta. Jeżeli chodzi o zmianę z diety takiej białkowo-węglowodanowej na tą dietę tłuszczową optymalną, niektórym musi to zająć troszeczkę więcej czasu, kilka tygodni. Nie można tego zrobić z dnia na dzień i zacząć spożywać nagle bardzo dużych ilości tłuszczu. Chodzi tu o tłuszcze głównie zwierzęce, bo na tych tą masę mięśniową możemy budować. Tłuszcze roślinne trzeba ograniczyć właściwie do minimum i korzystać jedynie z pewnych rodzajów tłuszczów roślinnych, takich jak oliwa z oliwek, orzechy, masła orzechowe czy awokado, ale raczej w małych ilościach, a bazować głównie na tłuszczach zwierzęcych, gdyż one są najlepsze, najzdrowsze i najlepiej wpływają na organizm. I dlaczego tak może w skrócie na tej diecie tłuszczowej da się tą masę mięśniową tak efektywnie i skutecznie budować? Z tego względu, że na diecie tłuszczowej, ta dieta tłuszczowa jak żadna inna dieta daje bardzo pozytywny efekt, jeżeli chodzi o środowisko hormonalne organizmu. Podwyższa poziom testosteronu, zwłaszcza wolnego testosteronu, obniża poziom kortyzolu, podwyższa poziom hormonu wzrostu i stabilizuje poziom insuliny, dzięki czemu nie mamy możliwości otłuszczenia się stosując tą dietę. Dlaczego nie otłuszczamy się na tej diecie? Dlatego, że od tłuszczu nie zdobywamy tkanki tłuszczowej, tylko od nadmiaru węglowodanów. A w tej diecie oczywiście tych węglowodanów stosuje się niewielką ilość. Nie należy ich oczywiście eliminować zupełnie, bo nie jest to jakby wskazane i zdrowe dla organizmu, ale taka średnia ilość 50-60 gramów węglowodanów dla osoby ważącej do około 100 kg będzie w zupełności wystarczająca nawet w okresie budowy masy mięśniowej. Można oczywiście tą ilość węglowodanów troszeczkę zwiększyć, ale nie jest jakby to warunek konieczny do tego, żeby budować masę mięśniową. Natomiast warunkiem koniecznym, żeby budować tą masę mięśniową, jest odpowiednio duża, indywidualnie trzeba dopasować do każdej osoby, odpowiednio duża ilość tłuszczu w diecie. Ilość białka nie ma aż tak dużego znaczenia. Ja tego białka spożywam 2,5 raza mniej niż kiedyś na diecie białkowo-węglowodanowej i spokojnie mogę utrzymywać masę mięśniową 120 kg, którą mam jakby na co dzień. Więc tego białka nie możemy nawet zbyt dużo spożywać, bo jeżeli zbyt wiele go będziemy spożywali, to nie będziemy w stanie spożyć odpowiednią ilość tłuszczu, żeby to białko wykorzystać jakby na potrzeby budulcowe. Z tego względu właściwie najważniejszą rzeczą w tej diecie, na którą musimy zwracać uwagę, budując masę mięśniową, to jest dobieranie odpowiedniej ilości tłuszczu w diecie. Tego tłuszczu musi być tak dużo, żeby ten wzrost wagi był ciągły i zauważalny po prostu. Jeżeli wzrostu wagi nie ma na tej diecie, no to przyczyna zazwyczaj jest jedna, zbyt mała ilość tłuszczu w diecie. Białka raczej nie będzie brakowało, jeżeli będziemy jedli produkty zwierzęce, to tego białka jest
wystarczająca w zupełności ilość, taka zalecana przy budowie masy mięśniowej ilość białka, według mnie, oceniam to między 1,3 na 1,5 grama na kilogram wagi ciała. Nawet u mnie, u tak dużego zawodnika, ja tego białka nie spożywam więcej niż 180 gramów na dzień, a zazwyczaj poruszam się w granicach 150-160 gramów. Natomiast ilość tłuszczu w tej diecie powinna być około 3 razy większa niż ilość białka. U niektórych osób wystarczy 2 razy większa. W początkowym okresie nawet radziłbym przy przechodzeniu na tą dietę tłuszczową, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, zaczynać od proporcji 1:1, ale jeżeli odczuwamy głód i chce nam się po prostu jeść, to nie zwiększamy ilości białka czy ilości posiłków, tylko dodajemy więcej tłuszczu, tak żeby zmierzać do tego stosunku 1:3. Chociaż niektóre osoby bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o budowanie, odnoszą na przykład przy stosunku białka do tłuszczu 1:4, czyli tego tłuszczu spożywają bardzo dużo. Na przykładu ktoś, kto waży 80 kg i spożywa 100 g białka, może spożywać nawet 400 g tłuszczu w tym momencie i bardzo efektywnie budować masę mięśniową bez zagrożenia otłuszczenia się, prawda? Dlatego, że spożywając tłuszcze zwierzęce, nie ma możliwości otłuszczenia się. To nie od tłuszczów się otłuszczamy, tylko od nadmiaru węglowodanów. A tutaj tych węglowodanów, tak jak już wspomniałem wcześniej i wiele razy jakby o tym wspominam, spożywamy na tyle umiarkowaną i małą ilość, że nie są one przekształcane po prostu na ten tłuszcz endogenny, który będzie odkładany jako tkanka tłuszczowa. I trzeba o jednej rzeczy pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz, którą cały czas powtarzam. Źródłem jakby tutaj energii dla mięśni podczas treningu i w ciągu całego dnia nie są węglowodany, dlatego nie należy ich uzupełniać w jakichś większych ilościach, robić jakiegoś ładowania w ciągu tygodnia, etc. Tylko są tłuszcze po prostu, kwasy tłuszczowe. To nimi musimy wysycić mięśnie i to one nam dają energię, są źródłem energii, bardzo takim stabilnym źródłem energii, nie wywołują skoków insuliny, nie mamy spadków energii w ciągu dnia. Na treningu dysponujemy bardzo dobrą kondycją, zwiększa się siła, wypełnienie mięśni. Pompa mięśniowa jest porównywalna właściwie do tej pompy, którą się uzyskuje na bardzo dużych ilościach węglowodanów. A nie ma jakby tutaj tych skutków ubocznych w postaci nadmiernego tłuszczania się podczas budowy masy mięśniowej. Także każdy kilogram wypracowany na diecie tłuszczowej to właściwie są czyste mięśnie. Oczywiście nawodnienie komórek mięśniowych i utrzymywanie wody pod skórą również będzie w pewnym momencie zwiększone z tego względu, że jest nadmiar kalorii i te mięśnie są też maksymalnie nawodnione, co świadczy o maksymalnym anabolizmie, w którym organizm się tutaj znajduje. Więc tak podsumowując, według mnie dieta tłuszczowa, którą stosuję, czyli ta dieta tłuszczowa optymalna, nazywana przeze mnie anaboliczna ze względu na to, że środowisko hormonalne, anaboliczne jest tutaj na tej diecie jakby optymalne dla rozwoju masy mięśniowej, idealnie nadaje się zarówno do redukcji wagi ciała, czy uzyskiwania takiej formy startowej, dobrego tłuszczonego wyglądu, ale również co najmniej tak samo dobrze nadaje się do budowy masy mięśniowej. Nie ma właściwie żadnych negatywnych skutków. Jedynie w początkowym okresie przy przejściu z diety węglowodanowo-białkowej na tłuszczową jest taki okres spadku energii. Organizm musi się po prostu przestawić na nowe źródło energii, które będzie dla niego dużo lepsze, dużo bardziej efektywne. No i zalety kolejne są takie, że nie musimy tych posiłków jeść więcej tak naprawdę niż 4 na dzień. Może w początkowym okresie, kiedy tego tłuszczu w stosunku do białka jest mniej niż ten stosunek 3:1, który jest zalecany, tych posiłków możemy początkowo jeść 6-5, ale czym dłużej tą dietę będziemy stosowali, tym tych posiłków będziemy jedli mniej. Ja nawet w ostatnim okresie bywały dni w tygodniu, że jadałem 3 posiłki dziennie i nie skutkowało to jakby spadkiem wagi ciała. Po prostu nie byłem głodny, więc nie jadłem, nie było takiej potrzeby. Ale jakby z doświadczeń moich wynika, że zdecydowana większość osób utrzymuje ilość posiłków na poziomie 4 na dzień i to jest ilość jakby w zupełności wystarczająca, żeby pokryć potrzeby energetyczne, budulcowe organizmu. Oczywiście można dodatkowo stosować
różne suplementy, takie jak BCA, glutaminę, czy niewielkie ilości izolatu białka po treningu, ewentualnie kreatynę, staki kreatynowe, jakieś przedtreningówki, ale jakby najważniejszym tutaj czynnikiem decydującym o tym, czy będziemy budowali tą masę mięśniową, jest dieta, czyli jej skład przede wszystkim i tak jak powiedziałem, głównym tutaj takim składnikiem odżywczym, który będzie decydował o tym, czy będziemy mieli ten postęp, czy nie, są tłuszcze. Oczywiście jakby tutaj, żeby wywołać odpowiedni anabolizm organizmu, czyli wprowadzić go w taki stan anaboliczny, gdzie będzie chciał budować tą masę mięśniową, jest odpowiednio ciężki trening siłowy. No ale też nie można z tym treningiem przesadzać w okresie budowy masy mięśniowej. Rzadko komu służą 6 czy 7 treningów w trakcie tygodnia. Czasami lepiej wybrać 4 lub 5 treningów i większą ilość czasu poświęcić na regenerację. Więc jakby trening tu będzie decydującym czynnikiem o tym, czy będziemy tą masę budowali. No ale ponieważ to środowisko anaboliczne sprzyja temu, żeby zwiększała się siła mięśniowa, pompa mięśniowa na treningu, mamy większą energię, nie jesteśmy zmęczeni, więc możemy dzięki temu ten trening robić bardziej intensywny, na większych ciężarach, prawda? I lepiej stymulować te mięśnie dzięki temu do rozwoju. Także myślę, że większość jakby tutaj tych kwestii związanych z budową masy mięśniowej poruszyłem. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, jak skutecznie budować masę mięśniową na tej diecie tłuszczowej optymalnej, to zapraszam na seminaria, które w całej Polsce będę prowadził w tym roku, również w przyszłym roku.